To już kolejny odcinek w tym tygodniu. Na początku powiem, że ten film będzie o Solarisach trzeciej generacji ze sprężonym gazem ziemnym, w skrócie CNG, z 2006 roku jako testowiec w Lublinie, a także o Solarisach czwartej generacji, tych zarówno 12 i 18-metrowych, które pojawiły się gdzieś pod koniec 2021 roku na liniach szczytowych 29 i 44. A potem na liniach 1, 2, 7 i tak dalej, bo za chwilę będę o tym mówił, więc zapraszam do zostawienia łapek w górę i suba, jak chcecie więcej odcinków. Zapraszam do obejrzenia w całości. Historia przegubowych autobusów marki Solaris w Lublinie zaczyna się w roku 2006, tym jak MPK Lublin wypożyczyło testowego gazowca 18-metrowego trzeciej generacji i miał Wolfa Diva 5. Macie tutaj specyfikację techniczną, jak chcecie sobie zobaczyć na waszych ekranach komputera czy też telewizora na YouTube. Solaris CNG kosztował ponad 1 000 000 zł, czyli więcej niż za zwykłe Audi, a cena Solarisa z gazem ziemnym jest większa o około 20% od autobusu z silnikiem wysokoprężnym przez butle zwiększające wysokość pojazdu, a jak wiemy, gaz jest dosyć drogi w tych czasach, bo cena wynosi 296 zł i 51 groszy za 1 MWh, więc cena gazu w 2006 roku wynosiła gdzieś około 150 zł za 1 MWh i poprzez zwiększenie masy własnej pojazdu, które pomniejszają jego ładowność. Jakoś te pojazdy nie sprawdziły się w Lublinie. Dlaczego? Macie powód na ekranie. Informacje o tym pojeździe znajdują się na stronie Lubus, więc nie będę o tym dalej mówił. Przejdziemy teraz do Solarisów z 2021 roku i 2023 roku, bo warte jest to opowiedzenia ze względu na ciekawszą tematykę, czyli ekonomię pojazdu. A teraz powiem, dlaczego te pojazdy zadebiutowały w Lublinie. W ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zrealizowano kilka projektów zakładających budowę ładowarek dla elektrobusów i zakup autobusów elektrycznych. Kolejne ogłoszone przetargi wygrał Solaris z modelem Urbino 12 Electric czwartej generacji. Jeden z przetargów obejmował 20 sztuk na linie 13, 23 i 29 i zakupiono potem 5 i 7 sztuk. Te wszystkie informacje macie na Lubusie i przejdźmy do ekonomii. Autobusy są wyposażone w baterie litowo-jonowe Solaris High Power o pojemności 116 kWh i pantografową ładowarkę, umożliwiającą szybkie doładowanie na pętli. Pozwala to na całodzienną pracę na linii. Założono, że bateria będzie relatywnie nieduża, za to często doładowywana. Oznacza to niską masę własną i oszczędność energii. Zastosowano silnik trakcyjny o mocy 160 kW. Na zajezdni do ładowania stosowane jest złącze plug-in, na dachu znalazły się panele fotowoltaiczne. Ładowanie następuje przez ładowarki pantografowe o mocy 450 kW, zaś na zajezdni stosowane są ładowarki o mocy 40 kW. Autobus wyposażono w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i ładowarki USB. A teraz coś o dostawach tych autobusów. Dostawy Urbino 12 Electric rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami w 2021 roku, w okresie maj-czerwiec. Jednakże zanim była gotowa infrastruktura, a pojazdy gotowe do ruchu, minęło kilka miesięcy. Jeszcze w czerwcu wykonano pierwszą, wizerunkową sesję zdjęciową. 19 września zaprezentowano autobus na Placu Zamkowym na wystawie z okazji Dni Transportu Publicznego. Debiut liniowy elektryków nastąpił 7 października 2021 roku, wtedy autobusy skierowano na kilka linii na rozkłady szczytowe. Kilka dni później uruchomiono pierwsze ładowarki i skierowano elektrobusy do obsługi linii 29, a także 44. W kolejnych miesiącach stopniowo uruchamiano kolejne ładowarki, wysyłając elektrobusy na nowe linie. W pierwszych miesiącach eksploatacji pojawiały się sporadyczne kłopoty z uruchamianiem ładowania, pracą pantografów i zimnem we wnętrzu w okresie niskich temperatur.
Dynamika pojazdów została też ograniczona jako pokłosie awarii mostów napędowych z silnikami w Piastach, jakie występowały często w Warszawie. Ale skoro najpierw jeździły na 13, 23, 29 i 44, to potem na jakich liniach? Otóż potem zaczęły jeździć na liniach 1, 2, 7, 11, 14, 16, 18, 20, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 55, 74. Dobrze, to koniec historii o Solarisie Urbino 12 Electric czwartej generacji. Teraz na koniec filmu będziemy rozmawiać o Solarisach Urbino 18 Electric, ale tylko o dostawie i liniach, na których jeżdżą. Te pojazdy zostały dostarczone w tym roku gdzieś na początku marca 2023 roku. Był to wielki debiut w Lublinie i wiadomo, że jest to miasto młodzieży, która szanuje spokój i ciszę w autobusie, dlatego Lublin wybrał 18-metrowce, które są ekologiczne dla mieszkańców, a panele pozwalają dostarczać energię, którą możemy ładować telefon albo jakiś powerbank do telefonu. I na sam koniec pytanie, na jakich liniach jeżdżą? 40, 42, 57 i tak dalej.